Siemano, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mafia 3 edycji ostatecznej. Jak widzicie, znajdujemy się na bagnach. O kurde, znowu ktoś tak przycięło. Nie, oczywiście kontynuuję wątek związany z Donovanem. To nie mój samochód? Przecież było pokazane, że mój samochód. Nie, muszę się do niego udać. Nie, tak trochę na okrętkę, chociaż... Inna sprawa, bo chyba lepiej w pław mi będzie to przepłynąć. Tutaj sobie tylko podsuw założę i lecę. Chociaż teraz tak jest. Trochę niebezpieczeństwo, bo mogę zostać zjedzony przez krokodyla, ale poszukam łodzi. Być może łodzią będę w stanie szybciej dotrzeć do Donovana niż jechać przez bagna naokoło. Zawsze trzeba... Aha, przez krzaki nie przejadę. No dobra. Mniejsza z tym, poszukam innej drogi tutaj do skrzynki, do której będę mógł się włamać spokojnie. Kurde, coś mi na gardłach siedzi od kilku dni. Dobra, tutaj coś jest jeszcze w środku, też sobie włam, jak już jestem tym złym, no to się włamie też i tu. Jest jakaś notatka, co ktoś tutaj chciał od nas. Przekaż panu Beaverowi, że musimy ograniczyć ilość metanolu dodawanego do bimbru. Wiem, że daje kopa, ale jak nie będziemy uważać, to ludzie zaczną ślepnąć od chlania, a wtedy będziemy mieć przesrane. No, chyba coś w tym jest. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, że od bimbru się ślepnie. No, jakoś w życiu nie piłem dużo bimbru i na pewno nie w takich ilościach, w których mógłby zaszkodzić zdrowiu. Nie wiem, czy ja w ogóle w życiu kiedyś piłem bimber jakiś taki z lewizny. Dobra, lecę sobie na przystań. Zobaczyć, czy uda mi się zdobyć... Nie, stąd nie przyjechałem. Przyjechałem chyba bardziej stamtąd. Tak, z tej zatoczki tutaj na samym rogu. Tu jest jakaś łódź, czy nie? Bo ten, wbrew pozorom Donovan, to on jest po drugiej stronie tej rzeczki. Jakby mi się udało tutaj zdobyć jakąś łódź. Chociaż wątpię jednak niestety. A nie, jednak jest. O, i teraz całkiem inna gadka. Tutaj to Donovan po prostu jest na drugim brzegu. A jednak są krokodyle. Przepłynę po nim. Yep. Ciekawe, czy go zabiłem, czy tylko trochę sprawiłem, że będzie nieprzytomny. Dobra. Parkowanie perfekcyjne. Na 200 metrów. Teraz pytanie, czy uda mi się zdobyć jakiś samochodzik. Z łodzią się udało, z samochodem już niekoniecznie może się udać. Chociaż widzę, tam jakaś cywilizacja jest. A Donovan siedzi tam na molo. Okej, no dobra, no to chyba z buta będę musiał... O, nie. Czekaj. O, ty szmato. Co mnie tak przejechałaś? Prawie mnie zabiła. Ja ci teraz pokażę, jak to miło, jak ktoś cię przejedzie. Gdzie ty tam uciekasz, kurde? Czekaj. O, ty. Ja takich uników nie stosowałem. Gdzie ona jest? Zniknęła. Bo trudno. Wróćmy do Donovana. No to przez takie patyczki też nie przejadę samochodem. No cóż. Tego się nie spodziewałem. Dobra, lećmy, bo to jest kolejne zadanie związane właśnie z Donovanem. Zobaczymy, na czym ono będzie polegało. Halo, gdzie jest Donovan? Co, nie tędy miałem wejść? Czy znowu coś się zbugowało?
Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że coś jest nie tak. Gdzie jest Donovan? Opuszczasz nowe Bordeaux, nie wrócisz tu, dopóki razem z Donovanem nie rozprawisz się z Connorem, Aldridge'em i Atomówką. Dobra, no jedziemy. Już myślałem, że jest jakiś błąd w grze znowu. I'd been in country a little under 2 years. Andai Zhao. Chongqing, Shaq. Stay out of this, Johnny. That's not exactly my style. Chong's not coming. What did you do? Let's just say Chong had a little accident. Fell down a very deep well. But not before he spilled all your dirty little secrets. Like how you've been feeding intel to the NVA? The US government executes traitors, you know that, right? Fuck you. I'm hoping they'll hang you. But I will settle for a firing squad. Let's go. To shoot things over with the NVA. So why don't you tell me where those SOG recon teams are heading? You really think that I didn't pass on what Tron told me? Right now, every morning, and your little circle jerk is being rounded up. I always thought the company was halfway decent at screening out dumbasses. Guess I was wrong. That's funny. That's real funny. Before he could go to work on me, a couple MPs showed up. They heard the shot and came running. And Aldridge escaped. He's a slippery little fucker, I'll give him that much. Kurde, prawie jak w Far Cry. Come on, let's go find that goddamn pissant. Całkiem fajne okoliczności, takie Hawaje. No tego się po mafii nie spodziewałem. Co ja tu mogę zabrać? Pistolet z tumikiem. Na pewno się przyda, chociaż tutaj mam więcej amunicji. Dobra. Residents relocated to the mainland. Island's been abandoned ever since. No, jeżeli mam być szczery, to muszę powiedzieć, że Mafia 3 zaskakuje. Na pewno lepiej mi się w nią gra niż w dwójkę. Co do jedynki, no to tak można uznać na równo. Dobra, nie przeczytałem, nie zdążyłem przeczytać tego, co mi się tu pojawiło. Ale mniejsza z tym. A dobra, to nie Wiedźmin. Tutaj nie znajdę sobie śladów za pomocą wiedźmińskich zmysłów, dlatego
Okej, okay, widzę dwóch gości. It's those same two men who are likely heading here. Following you. Damn it, man. You're just so full of good news, aren't you? It's a gift. Left, right, makes no difference to me. Just pick one and I'll take his pal. Tell me, you got your guns! Dobra, nie trafiłem. Miał być po cichaczu, ale... No rzadko kiedy mi się udaje po cichaczu coś załatwić. No dobra, tutaj można powiedzieć, że obyło się bez jakichś komplikacji. Dwie osoby do zabicia to jeszcze nie jest jakieś wyzwanie. Zobaczymy bardziej, co tutaj się czeka. We should see what we can get out of him. Przesłuchaj dowódcy najemników. Okej, okay, to jest taka jedna wyspa, czyli podejrzewam, że... ...got some high-power weaponry over there. One asshole manning it. Try not to piss him off. No, I'm just gonna go give him a hug. We better check that out. O nie, 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 kurde, w złym momencie zagwizdałem. I think they saw us. Well, that's gonna wake the neighbors. Aha, Donovan sobie... Donovan stanął na środku i czekał. Nie wiem na co. Co te kule nie dolatują do nich? Kurde, powinienem go w łeb trafić. O, tu już trafiłem. Dobra. O, stąd będę mógł w sumie ściągnąć tego jednego z tutaj, co stoi. Albo i nie. O, nic nie widzę. Dobra, żartowałem, chowam się. A, to jest Donovan, dobra. Dobra, widzę, że jeszcze jeden tam jest, się czai. Raczej wątpię, że on ma coś wspólnego z ciężkim... O kurde. Dobra, to brzmiało jak ciężkie uzbrojenie. Fajnie by mi się udało przedostać gdzieś tutaj na chatę. Jak zaś go tyłu jakoś. Ale ta broń jest niecelna, masakra. Wydawało mi się, że to będzie fajna zabawa. Czemu ja nie mam pistoletu? Hola, hola, tutaj. Aj, zabił mnie, kurde, nie chciałem uciekać. A w ogóle gdzie jest mój pistolet? Jeszcze raz. Dobra, ciekawe w jakim momencie będzie wczytanie zapisu gry. Mam nadzieję, że nie na plaży, na początku.
Mogło być gorzej. Looks like Aldridge's merc set up camp by that old church. Someone must be in charge down there. We should see what we can get out of him. Huh? Looks like they got some high-powered weaponry over there. One asshole manning it. Dobra, muszę się uzbroić w sumie tak na dobrą sprawę w apteczki. Jeżeli tu bym chciał coś zdziałać więcej. Czy ja dorzucę gdzieś tam daleko? Dobra, tamci nie wiedzą, co się dzieje. Okej. No i teraz stara piewka, czyli lecimy z koksem tutaj związanym z tym. Okej, tam jest przywódca tych bandytów, do którego muszę się dostać, ale z kolei będę tutaj ostrzeliwany z każdej strony. Okej, jeden. Drugi. Dobra, tu trzeba uważać. Co tu, granat? Kurde. Tego nie zauważyłem akurat. Dobrze, żeby chociaż były jakieś dźwiękowe sygnały. Dobra, jak to wygląda rozlokowanie tych przeciwników? O, rzucę sobie granat tam pod samochód. Tu się odwrócił. Dobra, jeszcze jeden został tam. I teraz został chyba ostatni ten do przesłuchania. Zaraz sobie wezmę apteczkę. O, czyli go zabijamy, nie oszczędzamy wrogów. Dobrze wiedzieć. Jedź na polany, czyli muszę wziąć samochód. Dobra, ale chciałbym jeszcze pozbierać tutaj wszystko, co mogę. Też jedną apteczkę mogę jeszcze sobie wziąć. Wziąć w zasadzie. I tak też robię i jedziemy z Donowanem na polanę. Some wheels. 670 metrów. Mam nadzieję, że ta droga przez dżunglę będzie jakaś taka bezproblemowa. According to the mad doctrine, the only thing keeping us from full-scale nuclear annihilation is knowing there's enough nukes between us and the Soviets to wipe out the planet. Mutually assured destruction. Mad. It's our failsafe.
But if a single nuke falls into the wrong hands, some rogue actor, that's where the boat starts tipping, and all bets are off. So what you're saying is you have no idea. Not a goddamn clue. Coś ciebie za agent CIA, jak nie masz o tym zielonego pojęcia, co się stanie z głowicą nuklearną. To już ja bym nawet dowiedział pewnie. Pójdzie na handel. Ja bym ją zhandlował gdzieś. Okej, 180 metrów. Nie wiem, czy ja chcę się pchać tam akurat samochodem. Ale mam nadzieję, że teraz pojedziemy do miejsca katastrofy, gdzie nie będzie Aldridge'a. Co my tu mamy? Dostań się do samolotu, o proszę. This area is crawling with mercs. You got a plan? If I can get up on that ridge and catch those assholes off guard, it may save us some trouble. All right. Gdzie na górę? Guess that leaves a low ground for me. Lincoln, need a hand. Gdzie jest Donovan? A, dobra. On jest gdzieś tutaj już zawędrował. Give me a hand up. Let's go. Time for cuddling later. Dobra, to Donovan sobie tam poleciał, ja będę działał z dołu. A w tym odcinku dziękuję wam za uwagę, no i zapraszam na jutrzejszy odcinek, gdzie będę kończył pewnie tą misję związaną z Donovanem i zacznę się tajemniczym głosem. Zacznę te związane z tajemniczym głosem, także zapraszam na jutrzejszy odcinek. Na razie, cześć.